Witamy serdecznie, moi drodzy, z tej strony Chrom Midas. I Aura. Tak, witamy się z wami po raz kolejny. Nagrywamy po krótkiej przerwie i będziemy starali się omówić dzisiaj kilka zapachów od Ani Perfumowej Bajki, która zdecydowała się, była tak uprzejma, że przysłała nam no, sporą ilość próbeczek. Nagraliśmy kilka minut temu unboxing, natomiast no, nie spodziewaliśmy się, że będzie tego aż tyle, dlatego podzieliliśmy ten materiał na dwie części. No i dzisiaj pierwsze wrażenia kilku zapachów, także jeśli jesteście ciekawi, to serdecznie zapraszamy. Moi drodzy, także ja mam swoje typy, Aura ma swoje typy, zobaczymy. Pierwsze wrażenia, oczywiście jak najbardziej szczere, nie mieliśmy nigdy do czynienia z tymi zapachami, natomiast jest tutaj kilka, które bardzo mocno nas ciekawią. Ja myślę, że zacznę sobie od Elizabeth Arden Green Tea Fig, ponieważ wiele dobrego słyszałem o tym pachnidle. To myślę, że nie jest przypadek, że tyle osób mówi o tej kompozycji. Ja pamiętam ten zapach z zieloną herbatą, oczywiście myślę, że też jest całkiem okazały. I w ogóle tutaj też zapomniałem, że mamy jeszcze jeden zapach, Madagaskar, który gdzieś nam się tutaj zamotał, także też jest próbeczka jeszcze od Ani, także dziękujemy pięknie za tyle dobroci. No sam nie wiem, jak my to wszystko przewąchamy, ale myślę, że testy będą owocne na taką ilość zapachów, no to zawsze znajdzie się coś, co się spodoba, także nie gadam już. Powiem ci, że tyle próbeczek to tak, jak taki spóźniony dzień dziecka. Tak, spóźniony dzień dziecka. O! Ale ładnie tutaj. Green Fig Tea to jest oczywiście ten flakon taki fioletowy. Mam nadzieję, że nie jest on wycofywany, chociaż takie informacje niestety mnie doszły. Taka figa z listkami. No bardzo świeże pachnidło. Znaczy, szczerze mówiąc, czuję tutaj lekko kobiecą wibrację. Nie wiem, chyba to jest i tak zapach kobiecy, a nie unisex. Aura niech sobie tutaj też powącha. Ogólnie bardzo, bardzo świeży, taki orzeźwiający. Lekką jakby wodność tutaj choć też czuję. I trochę jakichś kwiatów. Jakby faktycznie ta figa, takie zielone jej listki i jakieś gdzieś się przewijały jakieś kwiaty. Tak, no ja pamiętam, że tam akurat figa była w tym zapachu. Zresztą no green tea fig, no to jest ta herbatka jakby z figą, z jakimiś listkami. To jest ta Arden? No coś ty. Tak. Pokaż jeszcze raz. No, powiem ci, że nie powiedziałabym, że to Arden. Ja jakbym w ciemno wąchał gdzieś, ktoś by mi wysłał i nie wiedziałbym, że to Elizabeth Arden, to też bym raczej nie powiedział, no bo nie są to drogie pachnidła, umówmy się, tak? Czasami w Rossmann można kupić, ale akurat no, tego fioletowego pachnie. Nie widziałem. Wydaje mi się, że ten fioletowy chyba tylko gdzieś tam przez takie internet. Pierwsze psiknięcie to takie powie właśnie takiej świeżości, tej figi z zielonością. Tak, ale jeśli mam być, ona taka słodka. Jeśli mam być szczery, to mam wrażenie, że początek jest taki właśnie bardziej zielony, bardziej świeży, bardziej te listki, natomiast teraz po kilku chwilach też mam wrażenie, że taka jakby lekka mleczność wychodzi, tak jakby te listki były zatopione w mleku. Nie wiem, czy Aura się ze mną zgodzi. Taka leciutka mleczność, albo po prostu takie mleczko z tych listków. Chyba z łodyżek. Albo z łodyżek. Coś takiego. Prędzej. Taka lekka też słodycz w tym jest. No nie wiem, czy tak sobie wyobrażałem ten zapach. Ciężko mi powiedzieć w ogóle, jak go sobie wyobrażałem, natomiast no teraz już wiem. Myślę, że naprawdę ciekawe pachnidło na lato, na ciepłe dni. Taki zapach uniwersalny, który nie zmęczy, który no, będzie no, się zakładać jest. Z przyjemnością. Także nie będę się tutaj też rozgadywał, bo aparat nam się grzeje. Musicie też wybaczyć, to w pokoju jest chyba z 30 stopni dzisiaj niestety. Także Aura, proszę, swój zapach, swój typ. Ja wybrałam, nie wiem, tak mi się wydaje, że może to być w miarę najświeższy zapach. No właśnie, staramy się zacząć od tych świeższych. Ale nie wiadomo. Nazwa pokażę, może pokażę. Różnie symbolizować. Saltry Pear od no Zary. Gruszeczka, no to mi się skojarzyło, że może być taki najświeższy. Tak, Aura zresztą lubi bardzo nutę gruszki. Ja ostatnio też poznałem fajne pachnidło właśnie arabskie z gruszką. I też no, siadło mi, akurat mi siadło, mimo że za gruszką nie przepadam akurat w perfumach, ale czasem się coś uda, więc... O, no, twoje powiedziała... dużo słodsze. Tak,
Myślałam, że to będzie bardziej takie cierpkie, kwaśniejsza gruszeczka. Kurczę, ale soczysta. Ona jest trochę taka cukierkowa, ale... Ale piękna. Zajebiście. Przepraszam. Pii! To się wypika. Ej, bardzo mi się podoba. To Ej, ale jest ona jeszcze się strasznie inny typ. Zmienia. Zobacz, jaki zachwyt. Kurczę, nie, no naprawdę. Ja myślę, że tutaj ta gruszka jest podana w bardzo naturalny sposób. Na przykład w porównaniu z tą arabską, to tutaj myślę, że jest jednak spora... Nie wiem, czy będzie widać, jak mi się skóra błyszczy. O, tak, tak. Może będzie widać. Widać, widać. Ja tutaj mam podgląd, więc tu patrzę. Tak, gruszka podana na słodko, bardzo soczyście, chociaż nie jest jakaś przesłodzona. No, jest słodki, owocowy zapach, ale nie jakiś taki bardzo pocukrzony, jak niektóre. Chyba akwalina jest taka bardzo słodka, nie? Chociaż nie wiem, czy tam gruszka akurat jest. Powiem ci, że w tym zapachu jest i taka słodycz. Pokaż jeszcze raz. Ale jeszcze jak tak wąchasz się raz za razem, to czuć, jakby ta gruszka była taka trochę taka chrupiąca, o. A ja w ogóle nie wiem, nie znam nut, bo tutaj też nie mamy, ale ja mam w ogóle takie wrażenie, jakby ona też była z taką lekką balonowością, jakby gumy balonowej. Się zastanawiam, czy tam gdzieś się nie czai tuberoza. Jeśli tam jest, to mi nie przeszkadza. Tak, mam wrażenie, że jakieś kwiaty również czają się tak dookoła tej gruszki. Ale fajny, fajny zapach. No widzicie, Zara potrafi zaskakiwać. Ciekawe. No ja myślę, że Zara ma tak szeroką ofertę, że no prędzej czy później każdy natrafi na coś dla siebie. Dobrze, dobrze. Lecimy dalej. Nie ma co tutaj też kombinować. Zapach, który też chciałem od dawna poznać. W ogóle to jest zapach, który chciałem kupić w ciemno, więc no, muszę go przetestować dzisiaj. To jest zapach, moi drodzy, Fleur de Figue, Roger and Galette. Tak wygląda fioleczka. No to jest, myślę, interesujący flakon. Chciałem go kupić w ciemno, nawet z myślą o zestawieniu na Dzień Matki tegoroczny, bo była niezła cena, ale bałem się trochę. Bałem się trochę, więc zobaczymy, czy jakbym kupił w ciemno, to zrobiłbym źle czy dobrze. Spodziewam się, że może być to ciekawe pachnidło. No, Elizabeth Arden, no to wiadomo, że była raczej kompozycja bezpieczna, natomiast tutaj od razu po aplikacji taki faktycznie strzał zapachowy, czyli zapach dosyć głośny wbrew pozorom. O, ten jest bardziej w moim stylu, szczerze mówiąc. Kurczę, no to nie byłoby rozczarowania, bardzo, bardzo ładnie pachnie. No, tak fajnie. Tutaj jest ta figa, jest ale lekka, lekko słodziutka, lekko słodziutka. To prawda. Mam wrażenie, że w tym Elizabeth Arden była taka leciutka nutka, która troszeczkę mi się gryzła gdzieś z tą całą opowieścią. Natomiast tutaj, kurczę, no ten jest dużo lepszy. Szczerze mówiąc, ten jest dużo lepszy. Gdybym miał coś porównać do tego zapachu, to gdzieś tam daleko powiedziałbym, że on może być podobny do Fico di Amalfi od Acqua di Parma. Tylko to jest chyba słodsze. Ja wiem. Nie? Ja bym powiedział, że chyba jest świeższe. Chyba ten Fico di Amalfi jest bardziej taki jednak... Może bardziej i słodki, i ten jest chyba świeższy. Natomiast no, jeśli ktoś lubi klimaty Acqua di Parma, Fico di Amalfi, to ten zapach myślę, że również może się spodobać z całą pewnością. Także no, tutaj będzie noszone, na pewno będzie noszone, moi drodzy. To jest Fleur de Figue, Roger and Galette. Tak to wygląda. Bardzo, bardzo ciekawa, bardzo świeżo podana figa, taka soczysta. Pełna tego soku, kurczę, naprawdę, to jest coś fenomenalnego, to jest ewidentnie mój typ figi, bez tej mleczności, bez tych takich akordów przeszkadzających, jeszcze sobie tutaj powąchaj. Mhm. No. Także ten myślę, że można brać w ciemno, na lato coś pięknego i też lekka słodycz jest, ale nie jest jakaś tam bardzo przesłodzona, także bardzo, bardzo pozytywne wrażenia tego jest zapachu. Jest na plus. Tak, jest na plus. Będziemy się streszczać, bo tutaj widzę, że Aura jeszcze ma swoje... No proszę, proszę. Teraz ja. Dobra, to teraz będzie... Proszę, możesz mówić do aparatu. Mamy tutaj Pink Sugar Berry Blast. Berry Blast to kojarzy się z jakąś jagodą albo jeżyną. Mm. Ciekawe, czy będzie tutaj akcent owoców leśnych. Ciekawe, czy wybrałaś tak pode mnie, bo ja lubię właśnie bardzo wiem, takie leśne klimaty. Ja kojarzę, że chciałeś też to powołać. Aha, okej. Więc
Może spróbujemy. My już tam nie pamiętamy za bardzo, co tam wybraliśmy. Nazwa mi coś mówi, nie? Nie byliśmy też świadomi, czy uda się ani wysłać. Powinien być jakiś taki słodki zapach. O kurczę, ale słodki jest. No ten jest ewidentnie bardzo słodki, tak z daleka. A Aurze się widzę bardzo podoba. Jest moc. Moc słodyczy. Cukier z takim... Z jagodami chyba, albo z jeżyną. Syropem, takim bardzo gęstym, bardzo słodkim. Nie, to powiem wam szczerze, że z daleka, moim zdaniem z daleka pachnie lepiej. Z bliska faktycznie ten cukier jest bardziej wyczuwalny. Z daleka, jak Aura psiknęła w powietrzu, to naprawdę był to aromat, który aż mnie chwycił, aż mnie tutaj ujęło, a z bliska jednak sporo tego cukru, więc podejrzewam, że akurat w przypadku tego zapachu trzeba dać mu chwilę, żeby on jednak osiadł na skórze. Ułożył się, bo ten start bardzo słodki, na pewno dużo słodszy niż poprzednik. Mhm. Czyli widzisz, dobrze wybrałam mniej więcej. Tak, na początku był faktycznie już taki świeższy. Teraz dobrze wybrałaś, idzie ale coraz ciężej. Ten, mimo wszystko wydaje się bardziej damski, nie wiem na ile jest to tak. prawdą. Jakoś no, tak ciężko mi wyobrazić sobie chyba faceta w tym zapachu. Jeszcze raz. No nie wiem. Cukier z owocami leśnymi, no. Tak, nawet bym powiedział, z takimi że... bardzo słodkimi już, takimi zgniecionymi z cukrem. Ja nawet nie wiem, czy ten zapach gdzieś tam się nie ocierał o jakieś podobieństwo do którejś Prady Candy, tam właśnie był taki... A nie mam pojęcia. Ja już dawno bardzo wąchałem, ale tak mi się kojarzy. Taki faktycznie cukier, który no na pewno w pierwszej kolejności będzie preferowany dla fanów słodyczy, bo no tutaj tej słodyczy jest naprawdę pod dostatkiem. No dla mnie chyba trochę za słodki, ale ma coś w sobie. To nie jest tak, że mi jakoś, wiecie, trochę mi się kojarzy z odrzuca. Taką owocową watą cukrową. Mhm. Tak jak wesołym miasteczku tak ładnie pachnie. Nie chciałem też mówić, ale mam wrażenie, że lekka sztuczność, taka lekka syntetyczność się tutaj gdzieś czai, ale to chyba też nie jest jakoś bardzo drogi zapach. A nie mam. Możliwe, że on później na powietrzu też nabierze skrzydeł. Tak, dla kobiet, dla fanów słodyczy dosyć gęsty faktycznie. Tak na przykład w porównaniu z tym ametystem od Lalika są trzy ametysty, no to tam jednak te owoce leśne, ta jeżyna była podana w sposób taki bardziej świeższy, bardziej taki jednak uniseksowy momentami, a tutaj wyraźnie w stronę damską. I kolejny zapach, który bardzo chciałem poznać już od dłuższego czasu, to jest Cores Augustos. To jest zapach, który też ma bardzo urokliwy flakonik, taki lekko pomarańczowy. On już chyba jest nieco droższy, ale też myślałem o tym, żeby go kupić w ciemno, chociaż Ania mówiła, żebym jednak się powstrzymał ze swoimi zapędami, bo wydaje mi się, że chyba mówiła mi, że on jednak troszeczkę w stronę damską leci, ale zobaczymy. Ten poprzedni naprawdę bardzo w moim klimacie póki co faworyt. Zobaczymy jak dalej. Olejków tutaj o dziwo bardzo, bardzo dużo. O, tutaj jest inaczej. Tutaj jest inna opowieść względem poprzednika. To tutaj jest zdecydowanie mniej słodko. Oczywiście mowa o poprzedniku, tym, który mówiłem, czyli ten z figą, który ja testowałem, nie ten Aury. Tak, tutaj jest zdecydowanie mniejsza słodycz, większa powiedziałbym, że liściastość, jakaś zieloność tutaj też się czai. Mam wrażenie, że jakieś kwiaty też mogłyby tutaj być. Oj, jakieś tak, cytrusy może, nie wiem. O kurde. Troszeczkę on jest w tym klimacie Adam and Eve's Dress od Lorenzo Pazzaglia, chociaż bardziej świeży jednak. Tamten jest ekstrakt, to jest bardziej taki... Powiedziałabym, że faktycznie liściasty. Taki bardziej liściasty, no. Tak. Nie wiem, czy tam czasem nie ma gdzieś neroli? Jest jakaś ostrość, mam wrażenie, w tym wszystkim. Lekka liściastość, ale też jakby kwaśność, jakieś może też kwiaty. Mm-hmm. Nie wiem, coś jakaś tutaj... bergamotka może też. Może bergamotka być, tak. Lekka taka nutka retro, taka troszeczkę kolońska, ale te liście. Także myślę, że jeśli ktoś chciałby figę nie aż tak na słodko, to ten Cores myślę, że będzie lepszą propozycją, a jeśli ktoś lubi bardziej świeższe klimaty, podbite lekką słodyczą, no to poprzednik. Ciężko mi się zdecydować, szczerze mówiąc.
Ale chyba gdybym miał kupić na tą chwilę, to bym powiedział, że chyba bardziej ten Kores bym kupił, dlatego że ten poprzednik bardziej jednak kojarzy mi się z Fico di Amalfi, a Fico di Amalfi ma flakon, więc ten wydaje mi się jednak inny. Spoko, spoko. Teraz ja. Dobrze, teraz Aura. Angel Muse od Muglera. No proszę, jakie zaskoczenie, że Aura wybrała akurat tego. Dobrze, że wybrała, bo myślę, że to też na upały nie będzie źle. Zobaczmy. Kurczę, podoba mi się ten Kores, naprawdę. Ładny jest. A tamten się już zmienił, ten poprzedni. Każdy się zmienia, szczerze mówiąc. I ten Elizabeth Arden też inaczej pachnie teraz niż na początku. Ale ten Elizabeth Arden nabrał wytrawności. Ten drugi, który testowałem, już jest nieco inny niż Fico di Amalfi. Ale z tej trójki ten Kores według mnie najbardziej. No, podoba mi się. Taki ciekawy zapach, taki inny. Ja mam taki odpowiednik. Dziwny trochę jest, szczerze mówiąc. No, dziwny, naprawdę. Może i dla ciebie dziwny, ale... Nie jestem przyzwyczajona innego, do czegoś nie? takiego. I powiem ci, że ten odpowiednik, co ja mam, to jest dużo słodszy. To jest bardziej takie... No też jest słodkie, ale mniejsza doza słodyczy. O, można tak. Ja bym powiedział, że jakaś tam leciutka cierpkość też się gdzieś tam czai. Jest, jest też. Nie jest taki jakiś bardzo słodki. Ja w ogóle jakoś inaczej sobie ciekawy wyobrażałem to pachnidło. Ja myślałam, że on je będzie, bo ludzie się zachwycają, że on jest taki bardziej orzechowy. Tak słyszałam. Nie wiem. Ja wiem, tutaj, czy to jest jakaś taka orzechowość? Tutaj ja bym powiedział, że tak jest ta kompozycja zrobiona, że ciężko wyszczególnić jakieś nuty. Bardzo dobrze zblendowane jest to wszystko. No ewidentnie pachnidło jest, no. raczej damskie i dla fanów słodyczy, ale też nie jakoś bardzo przesłodzone. Znaczy no słodycz jest, ale taka delikatna, tak? Chociaż no zauważalna. No jest zauważalna, ale nie jest to jakaś taka mocna słodycz, jak na przykład ten Pink Sugar Berry Blast. Także taki zapach też myślę dosyć uniwersalny, bym powiedział, taki właśnie też na co dzień. Elegancki nawet. Trochę elegancki, taki trochę nawet biurowy. Tak, chociaż ciekawe swoją drogą, czy gdyby ktoś przesadził z aplikacją, to jakoś bardzo by się odbiło na współpracownikach, czy faktycznie z tym zapachem nie można przesadzić. No ciekawe, bo tak mam wrażenie, że może... Tutaj powiem parametry. Ci, że on jest taki intrygujący. Taki, tak, lekka tajemniczość taki, w nim jest. Inny. No, fajny zapach. Ja bym się zainteresował. Jakbym tak miał w pracy dziewczynę, która pachnie tym zapachem, to chyba bym się zapytał nawet z ciekawości, co to jest. Chociaż też myślę, że on różnie się może ułożyć. Tak mi się wydaje, że to jest typ zapachu, który na różnych skórach może jednak łapać te różnice. Ja mam też skórę bardziej suchą. Więc ten zapach trochę inaczej się układa i pewnie te komentarze, co gdzieś tam czytałam, że to jest taki bardzo słodki zapach, nie wiem, czy tam ktoś porównywał do masła orzechowego, czy o, coś proszę. Takiego. No to na mojej skórze, no to wiadomo, nie będzie on aż tak słodki, ale przez to, że on nie jest taki słodki, to on jest dla mnie jeszcze bardziej ciekawszy, no bo też mam bardzo dużo różnych słodziaków. Ale myślę, że ten się na pewno zapach, no? wybija na tle twojej kolekcji. Tak, dla takiej tak faktycznie młodej dziewczyny. Młodej kobiety może. Dla dziewczyny może nie, dla może młodej kobiety. Młodej kobiety. No tak. No bo znaczy chodzi mi o to, że może niekoniecznie dla nastolatki, chociaż dla nastolatki może na jakieś takie bardziej okazje, czyli jakiś może taka studniówka, coś takiego. Mhm. Coś w ten deseń, jakaś taka kolacja rodzinna. Tak mi się wydaje. Dobrze, także moją kolejną propozycją, ostatnią już na dzisiaj, bo już też miejsce się kończy, jest faktycznie ten Paula's Ibiza od Loewe. To jest w ogóle marka, którą bardzo lubię, bardzo cenię. Loewe 7, bardzo znane. Ostatnio też poznałem Loewe Cobalt i spodobał się tak bardzo, że nawet się zaopatrzyłem we flakonik. Także zobaczymy. Tutaj też ten flakon wpadł mi w oko. No i mimo, że akurat go nie wybrałem z listy od Ani, no to Ania była mocno zaskoczona, czemu akurat tego Paula's Ibiza nie chce. To nie jest tak, że nie chciałem, tylko po prostu
nie oczekiwałem na tyle serca, ale faktycznie, kurczę, to chyba najlepsze zostawiłem na koniec, bo ten ma wrażenie, że jeszcze bardziej mi się podoba nawet niż poprzednicy, ale to Chromidas, nie wiem, no jakoś po prostu nie planowałem tego, że w takiej kolejności to poszło, ale tak mam wrażenie, że dzisiejsze moje typy od tego najmniej ciekawego do tego najbardziej w moim stylu. No ten jest ewidentnie intrygujący. O kurczę. Bardzo ładny, bardzo ładny. Mam wrażenie, że jeszcze bogatszy jest niż ten Kores. Taki ostrzejszy. Tak, ja może to, dlatego, wiem, no właśnie. No. Taki, ja jestem fanem ostrych kompozycji. I powiem wam, że ten jest ten start. No nie wiadomo, jak później się zmieni, ale ten jest na pewno ostrzejszy. Nie wiem, czy tutaj też figa jest. Troszeczkę jakby pachnie też figowo, ale ciężko powiedzieć. Na razie to myślę, że wszystkie te kompozycje są takie jak wróżenie z fusów. Po prostu ciężko cokolwiek tutaj wykryć i wyszczególnić. Ten jest na pewno ostrzejszy. Też gdzieś tam leciutka słodycz w nim jest, ale nie jakaś taka bardzo nachalna. Cieszę się, naprawdę się cieszę bardzo, że mi się spodobał, bo flakon jest naprawdę przepiękny i myślę, że też na zdjęciach by wyglądał ekstra. Także no super, super, że przypadł mi do gustu. To jest Paulas Ibiza, coś takiego od Loew. Także będę sobie go testował. Początek bardzo ostry, teraz troszeczkę jednak się wyłagadza, delikatnieje. Ale ciągle jest taki, no, mocny. Jest taki aromatyczny. No, wydaje mi się, że ten póki co jest najgłośniejszy, no, ale dzisiaj też jest bardzo ciepło. Ale czuć zieloność. Tak, zieloność i świeżość. Także no zobaczymy, jak dla mnie na tą chwilę ten jest najlepszy z tych czterech przetestowanych przeze mnie. No i Aury, ostatnia propozycja na dzisiaj to Chopard Kaszmir. Ciekawe, czy to drzewko kaszmirowe będzie, czy nie. Nie mam pojęcia, ja nawet nie pamiętam. Ja też, ja tak... Ja tyle co słyszałam, że to jest taki trochę retro, niby słodki zapach, taki puchaty, no ale zobaczymy. Ale tutaj ciekawość, bo to jest, no... zwyciężyła. Ja w ogóle jak Ania przysłała mi swoją fragrantikę, to tak intensywnie wertowałem te zapachy, że aż mi zablokowali na jakiś czas. Musiałem poczekać, bo chyba myśleli, że to jakiś bot otwiera te karty, a to byłem tylko ja. Też tak nieraz mam, jak za dużo przeglądam. Za dużo, po prostu w krótkim czasie tych kart otworzyłem, bo no zastanawiałem się. To tak. Pokaż. Czy ja wiem? Dla mnie ten zapach nie jest jakiś mocno słodki. Ale ten jest ekstra, kurczę, też. Ale on tak bardziej uniseksowo pachnie. No taki... No, bardziej uniseksowy, ale nie powiedziałabym, że on jest jakoś mocno retro. Nie. Wąchałam bardziej zapachy retro. To prawda. Pierwsze. Znaczy ja bym powiedział, że on jest dosyć drzewny. W sensie taka drzewność właśnie pudrowa, ale mnóstwo olejków. Kurczę, patrzcie, jakie się tutaj skóra błyszczy. Szańczy. Ja cię kręcę. Bardzo przyjemna, taka faktycznie... Znaczy ja myślę, że to określenie puchate jest bardzo trafne w tym przypadku. To jest właśnie takie drzewo podane w taki sposób lekko piżmowy, taki gładziutki, otulający. No drzewo sandałowe ma coś takiego, nie? Że drzewo sandałowe, ale kaszmirowe myślę, że też. Aura nie lubi drzewo sandałowego, ale kaszmirowe chyba lubi. Kaszmirowe mi nie przeszkadza. No sandałowe akurat ale na aurze się źle układa nieraz. Ciekawy jest ten zapach. Tak, ale ja bym myślał, że to raczej jest unisex. Ja raczej bym też ciekawe. Nie bał się popsikać. Coś jest w tym takiego... Ciekawe, czy to jest damski, czy unisex. Jest taki intrygujący też. Tak, coś, co mnie tak przyciąga, no bo nigdy też nie wąchałam tego zapachu. Ale wydaje się, że nie ma jakiegoś ogona ci, bardzo. No nie, ale powiem ci, że spodziewałam się czegoś bardzo takiego słodkiego, tak naprawdę. Takiego słodkiego retro, a to nie jest takie słodkie. Natomiast skóra tutaj mocno się błyszczy, zobaczcie, cały czas. Moim zdaniem jest to zapach drzewno-piżmowy, tak bym powiedział. Co bardzo mnie cieszy, to to, że nie ma tutaj mydlaności, bo na przykład piżmowość, a mydlaność dla mnie to nie jest to samo. Mnie na przykład mydlaność denerwuje w perfumach, bo no nie chciałbym pachnieć jak mydło. No wiadomo, że mydło kojarzy się ze świeżością, ale akurat no... Ta nuta mydlana może powodować ból głowy. Piżmo zdecydowanie lepiej toleruje. I tutaj całe szczęście, że jest to w stronę piżma, a nie w stronę mydlaności. Mhm.
Także to jest zapach Szopart Kaszmir, moi drodzy, tak to wygląda. Także bardzo, bardzo myślę, że również udana propozycja. Nie wiem, czy on po prostu z czasem nie będzie taki bardziej puchaty się robił, bo tak się wydaje, jakby się osładzał. No, taka właśnie lekka słodycz jest, nie ma jakiejś dużej projekcji jakiegoś ogona. Wydaje się dosyć blisko skórny, ale tak wąchając go z ręki Aury, to mam wrażenie, że będzie trwały. Akurat no, ten. Wygląda jakby był bardzo trwały, szczerze mówiąc. No. On tak w ogóle tak ma potencjał do tego, aby być ekstraktem nawet. To prawda. No. Albo też myślę, że ktoś, kto w ciemno by wąchał, to nawet mógłby powiedzieć, że jest to pachnidło arabskie. Ono ma w sobie lekką taką, znaczy może nie typowo tą arabską nutę, jakieś tam kadzidła, żywice czy łód, ale no, czuć, że jest to coś innego, nie? Mhm. To nie jest drzewo cedrowe, które pojawia się tak bardzo często w tych kompozycjach, czy takie bardziej polskie, przyziemne nuty. To jest jednak drzewo bardziej takie orientalne, wykwintne. To prawda. Droższe na pewno. No, ciekawie pachnie. Także tak to wygląda. Kurczę, powiem wam szczerze, że teraz ten Paulas Ibiza troszeczkę jednak się przechyla w stronę damską. Także nie wiem, czy... Nie wiem, czy faktycznie ten Kores nie byłby jednak numerem jeden. Ciężko mi się tutaj zdecydować, czy propozycja czwarta, czy propozycja trzecia. No mam wrażenie, że trochę jednak ten Loew jednak teraz robi się bardziej damski, trochę się wysłodził. A o dziwo ten Kores bardziej się zrobił świeższy względem początku. To jest ciekawe, widzicie? W perfumiarstwie mimo takiego stażu jak my, nadal zdarzają się kompozycje, które zaskakują mimo takiego startu, coś się tam dzieje i później może być odwrotnie niż te początkowe wrażenia. Także myślę, że chyba sobie na dzisiaj zakończymy. Każdy po 4 zapachy, tak? Tak. Każdy po 4 zapachy, także 8 kompozycji, pierwsze wrażenia. Aparat się grzeje niestety, mamy tutaj też komunikat, bo jest w pokoju bardzo ciepło. Także no, mam nadzieję, że czujecie się usatysfakcjonowani takimi pierwszymi wrażeniami. Oczywiście pierwsze wrażenia, a testy globalne to są dwie zupełnie inne rzeczy. Trzeba zapach przetestować w różnych dniach, w różnych temperaturach, na różne okazje, aby coś o nim mówić. No ale często tak jest, że jak nam się na początku coś spodoba bądź nie spodoba, no to tak już zostaje. I tutaj myślę, że też nie ma rozczarowania. Każda kompozycja coś sobą jednak reprezentuje, chociaż jeśli mam być szczery, może faktycznie ten Elizabeth Arden troszeczkę blado wypada w porównaniu akurat z tymi następcami tutaj, które testowałem. Gdybym miał te pieniądze na wydanie, to chyba wolałbym dołożyć na przykład do tego Loew bądź Koresa niż Elizabeth Arden. Także na dzisiaj byłoby to na tyle. Możecie dać znać, czy znacie te kompozycje, czy znacie te zapachy, co o nich myślicie, a być może nasze tutaj wrażenia sprawiły, że nabraliście ochotę na testy, także możecie napisać nam komentarz. Będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie łapkę dla lepszych zasięgów. No i cóż, z tego miejsca również bardzo serdecznie dziękujemy Ani Perfumowej Bajce, bo to dzięki niej możemy przetestować te wspaniałe zapachy i o nich wam opowiedzieć. Także jeszcze raz dzięki piękne Aniu za twój czas i zaangażowanie, abyśmy mogli tą paczuszkę otrzymać. Pozdrawiamy serdecznie, trzymajcie się. Cześć, cześć. Pa!